Manuela Gretkowska, Kino Mówi Comics. Będziemy dzisiaj mówić i oglądać film Sin City. Film wyjątkowy. I dlatego mamy zaproszonych gości o wiedzy wyjątkowej. Pana Szymona Holzmana, krytyka filmowego i wydawcę komiksów. I Jacka Szczerbę, krytyka filmowego. Dobry wieczór. Ten film, komiks, może powiedzieć miks filmu i komiksu. Czy nie uważacie, że to jest przełom w kinie, to co zobaczyliśmy? Jestem maniakalnym wyznawcą komiksu Sin City, więc jako miłośnik komiksu mówię nie. Natomiast ten film jakby podoba się na całym świecie, zrobił wielki wynik kasowy, czyli jestem w tej mniejszości, bo to sprawnie zrobiony, przełożony na ekran komiks. Dla kogoś, kto nie zna komiksu, czyli niestety dla większości ludzi, będzie to odkrycie. Będzie to pewien zachwyt i coś nowego. Dla mnie nie. Jacku, dla ciebie miłośnika kina. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest przełom z prostego powodu, bo przecież związki kina i komiksu są oczywiste. No, jak weźmiemy kadr z filmu, to czymże on jest, jeśli nie okienkiem z komiksu? Tylko tam są dymki, a tutaj aktorzy mówią, jest to nagrane. Przecież wielu reżyserów przed kręceniem filmu cóż robi? Rysuje storyboardy. A czym jest storyboard? Jest komiksem, po prostu układem, który pokazuje nam tak, jak wyglądają przyszłe ujęcia filmu. Więc to nie może być przełomowe, to może być interesujące. Dla mnie interesujące jest. Ja nie czytywałem wcześniej Sin City komiksowego, więc obejrzałem to z przyjemnością. Z dwóch co najmniej powodów. Pierwsze to jest świat czarnego kryminału, który ja bardzo lubię. Z wszystkimi figurami charakterystycznymi, z klimatem. Że wszyscy są popsuci, czy cały świat jest zepsuty. Właściwie nie ma ludzi, o których można by powiedzieć, że są pozytywni bohaterowie. Kobiety są, jakie są, mężczyźni są też przeważnie niesympatyczni. No, nie będę tego świata opisywał, każdy go zna. Ale tutaj ważniejsza jest strona formalna. To znaczy, jak ktoś umiejętnie się bawi, już nawet nie obrazkami z komiksu, które są rzeczywiście jeden do jednego, tylko jak się bawi na przykład barwą. Jak czerń, biel, wzmacniana przez inne kolory, fantastycznie tutaj gra. Od pierwszej sceny, kiedy widzimy nagle kobietę w czerwonej sukni, która ma intensywnie czerwone wargi i już wiemy, że wow, to będzie piękne. Że jak będzie potwór żółty, to też będzie to fantastyczne do oglądania. Że tą całą koncepcję graficzną, łącznie z kolorami, wymyślił Frank Miller już w swoim komiksie. Tam też pojawiały się w ostrym, czarno-białym, skontrastowanym komiksie, raz na jakiś czas pojawiała się barwa. Czerwone usta kobiety, czerwona jej sukienka, czy też ten tytułowy żółty drań, bo jeden z tomów komiksu nosi tytuł Ten żółty drań. On w filmie zresztą też się pojawi. Więc to wszystko też jest dosłownie przeniesione z komiksu. Ja nie czytałam komiksu, natomiast jeżeli został przeniesiony tak wiernie, z szacunkiem, to fantastycznie. Natomiast w komiksie cała historia polega na tym, że są obrazy. W filmie łącznikiem tych obrazów jest akcja. I to, co zobaczyłam, zupełnie mnie zaczarowało. Wszystko jest ekstra, tak jak w filmach noir, czyli ekstra przemoc, ekstra korupcja. Ekstra seks. Kobiety, one są nawet nie silikonowe, one są pneumatyczne. Ale ponętne są. Tak. Dobór aktorek poza tym jest taki, że nie może być inaczej. Sam komiks jest jak gdyby na sterydach tutaj. To wszystko jest tak napakowane. Ale jest coś, czego... Dlatego myślę, że trochę to jest nie lepsze od komiksu. Inne, to jest inna sztuka. To jest jak film biały i czarny. W końcu mamy klawisze fortepianu biały i czarny. A to, co jest wygrywane na tym, to mogą być etiudy Chopina. To, co jest pokazane, to jest sen. To jest sen podświadomości i tam się może zdarzyć wszystko. To, co dla mnie jest interesujące, że ten film ma trzech reżyserów. To jest Rodriguez, który się za to wziął. Frank Miller w trakcie kręcenia powiedział, że Michael Rourke gra nie tak, jak powinien. Rodriguez powiedział mi, to mówisz i ci jemu powiedz. I tak został współreżyserem. I trzecim reżyserem w czołówce jest napisane, jak gwiazda gościnna, jest nim Tarantino. Myślę, że panowie się genialnie dobrali. Tu nic nie zabrano komiksowi, tylko wzmocniono. To, co jest dla mnie, nie chcę was zagadywać, bo jesteście lepszymi specjalistami od kina, ale to jest po pierwsze hołd dla filmu noir, który odszedł w zapomnienie. Nie oglądamy już tych filmów. Ostatni chyba Tajemnice Los Angeles próbował być takim filmem noir. Tutaj natomiast oprócz
tej przeszłości jest dodane to, co w filmach noir cynizm i motywy seksualne, ale właśnie pod kątem Tarantino. Miller się inspirował filmami Tarantino. To jest genialne trio, to jest jak Pan Bóg, Duch Święty i Chrystus. Ale nie mówmy, kto jest kim. Ja mam jeszcze tu jeden element a propos. Zresztą, trójec. Miller gra tam księdza. Tak, jest spowiednikiem. Natomiast chodzi o to, że dla mnie jedna rzecz tutaj jest ani komiksowa, ani filmowa. To znaczy, to jest część literacka tego filmu. To znaczy, te postacie nie mówią, to jest narracja z offu. Jasko, ale to jest komiks. Ale ja to jest... rozumiem, nie, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Jakby to nie jest tak, że to jest film w ten sposób, że będziemy każdą kwestię komiksową przekładali na dialog. Nie. Zostawiamy literaturę. Większość bohaterów mówi do nas tak, jak się nie rozmawia, tylko tak, jak się opowiada historię przy ognisku. Czyli opowiadają o tym, co myślą, co przed chwilą zrobili, co może zrobią za moment, co czują. Więc to jest literacka narracja. Ona mi to zupełnie nie przeszkadza. Tak, ona jest uwodzicielska. Która już była w komiksie Sin City. Bo absolutnie tak. Tam ta narracja z offu. Rodriguez wręcz powiedział, że to nie jest adaptacja. To jest po prostu przełożenie tego samego do innego medium. Nie nazwałby tego adaptacją. To wszystko było w komiksie Millera. Narracja z offu, Marv, który cały czas długie monologi prowadził. Nie, oczywiście. Natomiast ta literackość była bardzo ważna dla Millera. Zresztą on zawsze się wyróżniał wśród komiksiarzy. Genialne tak. są te teksty. On już w latach, na początku lat 80. pracując dla Marvela i DC, największych wydawnictw komiksowych, które mają swoją etykę pracy i pewne zasady, które się nie przekracza, on tupnął nogą, będąc początkowo tym twórcą, powiedział, że on chce być autorem, jednocześnie rysować i pisać. I zrobił to. Musiał mieć niesamowitą charyzmę i niesamowite przełożenie na swoje szefostwo. I dla niego warstwa literacka zawsze była ważna i stąd ukoronowaniem tej drogi właśnie jest Sin City, gdzie narracja z offu jest bardzo bogata. Tam się ciągną bokami stron wręcz całe, długie właśnie tokowanie z offu. Jest to bardzo bogate i rozbudowane. No, on się też wzorował na swoich mistrzach, czyli na Chandlerze. Co gubi trochę polski tytuł pierwszego tomu, Sin City, Miasto Grzechu. W oryginale to było The Hard Goodbye, bardzo chandlerowski tytuł. Ale też na pewien autor, tutaj widzę bardzo wyraźne wpływy, który w Polsce nie jest tak popularny jak Chandler, a absolutnie genialny. Damon Runyon, który napisał 15 opowiadań nowojorskich o małych takich złodziejaszkach z Nowego Jorku. I to jest właśnie to jest Sin City, ten spód złodziejstwa takiej mafijnej drabiny, bo tacy są też bohaterowie Millera, to nie są żadni wielcy mafiozi, ci główni bohaterowie, tylko ludzie, którzy biją się gdzieś na ulicach. Według mnie to jest więcej niż komiks jednak, bo pan... Odrasowany komiks, znaczy, że technika daje większe możliwości niż ołówek. Jak obejrzymy Disneya, obrazki, a potem zobaczymy animację, to cała poezja jest w animacji. To jest niewiarygodna poetyka takiego snu wchodzenia dla mnie jako widza, nieznającego komiksów, jestem laikiem w tej sferze, to było właściwie snem. Tarantino wyreżyserował ten film, wiecie panowie za ile? Straszna garza na Nowy Jork, za $1. Bo no, ale to chyba w ogóle tyczy tego rodzaju produkcji. To znaczy, że dlaczego tacy aktorzy, tak sławni aktorzy, występują tutaj grupowo? Właściwie gdyby brali normalne stawki, ten film musiałby kosztować $200 milionów. No, tyle gwiazd w jednym filmie, no przecież dlaczego? To, podobnie jak z Woodem Allenem, że on zatrudnia aktorów za stawki związkowe najniższe, a i tak każdy chce tam grać. Więc tutaj musiało być to tak. Po pierwsze, Amerykanie bardziej niż my czytają komiksy, więc wszyscy wiedzieli, kto to jest Frank Miller. A po drugie, Rodriguez skrzyżowany z Tarantino, obaj wtedy jakby no, szturmowe postaci kina tego, które było modne w 90-tych latach, no tym bardziej chcieli się tutaj pojawić. No, gdzie możemy spotkać, no nie wiem, Bruce'a Willisa z Clive'a Mowanem i z całą tą galerią kobiet i jeszcze Mickey Rourke'a, no błagam. Jessica Biel, znaczy nie, to akurat inne kobiety, ale... Jessica Alba też. Jessica Alba. Alba. Początkująca tam. Ja wrócę w innym języku. Do tego, co pani mówiła. Jako miłośnik kina i komiksu, dzisiaj postawię się w sytuacji obrońcy komiksu, to nie jest coś więcej niż komiks Sin City, to jest coś innego. Dlaczego nie jest coś więcej niż komiks? Bo ponieważ w komiksie to czytelnik ma więcej zadań do wykonania, intelektualnych, powiem tak, zupełnie świadomie, nie bojąc się tego słowa w zderzeniu ze słowem komiks. Ponieważ tutaj dostajemy wszystko na tacy. Ruchy kamery, wypowiedzi bohaterów, ich gesty, ich mimikę, wszystko mamy. Jak czytamy. W każdym filmie. Tak, w każdym filmie bardzo w prosty, komunikatywny sposób, nie musimy o niczym myśleć. W komiksie jest zupełnie inaczej. To są bardziej ikoniczne postaci, bardziej ikoniczne przedstawienia. Wszystko jest w bardzo symboliczny sposób przedstawione. To zestawienie czerni i bieli troszkę inaczej gra niż w filmie. A
A przestrzeń międzykadrowa to jest przestrzeń dla mnie, dla czytelnika. To ja sam ustawiam sobie kamerę i wymyślam jej ruch. To ja sam ustawiam sobie tempo czasu, w którym trwa dana scena. W filmie dostajemy wszystko od reżyserów. W komiksie jest zupełnie inaczej. Ale się cieszę, że pan to mówi, bo mam takie samo wrażenie, kiedy mówię o książce. No, czym się różni zasadnicza różnica między filmem czy komiksem a książką, no więc ale wiadomo. Ale dlatego tak spodobało ale mi się. Ale bardzo się często o tym zapomina po prostu, że to... No, ale wiadomo, książka że reżyser wybiera za mnie, gdzie mam patrzeć, jak wchodzę do pokoju, to reżyser daje, z kamerą. Ale daje coś w zamian, no, Jacku. Daje w zamian to, co jest w Sin City, a czego nie ma w komiksie, który jest, jak pan powiedział, symboliczny. Natomiast Sin City przez kamerę, przez ruch animację i skrótowość, bo tam postacie są mężczyźni albo szukają zemsty w jakiś sposób, albo zbawienia. A kobiety próbują się uratować. A kobiety tak, też są dosyć mocnymi postaciami. To nie jest mizoginizm, bo temu filmowi się zarzuca przemoc i mizoginizm. To nie jest mizoginizm w tym filmie. Kobiety są niesamowitymi postaciami. Ja bym może protestował przeciwko terminowi hiperrealizm. Też. Przecież tam się bardzo często jakby właśnie ucieka od tego. Ale co widzimy powiedzieć? Przemoc, że krew pryska na twarz człowieka, który odcina komuś, Bóg wie co, a my tego nie oglądamy. Jednak nam to dawkują. Są ostrożni, wszystko biorą w cudzysłów. No, nie jest to hiperrealistyczne. Nawet gdyby tryskała, to naszej wyobraźni, bo to jest sen. Tam są potworne rzeczy, ekstra niesamowite, ale to jest nasz sen. I jeżeli komiks jest symboliczny, to dzięki ruchowi kamery w tym filmie mamy mit. Te postacie są uproszczone, ale to wszystko jest mityczne. Ja wchodzę w mit na poziomie Homera. Pojawia się Walkiria, pojawiają się te odniesienia, bo nie mamy Homera, ale mamy Hollywood. Hollywood zastąpił nam współczesny mit. Nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz ironiczną, może ja przesadzam. Tam jest karykatura Kennedych. W pewnym momencie senator... To są bracia, tak? Władzę obejmują. To jest bardzo czytelna karykatura i szyderstwo w pewien sposób. Natomiast więc to jest jeszcze jeden dodatek z tego Sin City. Ja jak zacięta Katarynka powtórzę, wszystko, co jest w tym filmie, absolutnie wszystko, ten mit, o którym pani mówi, wszystko, cała symbolika jest w komiksie. Nie zostało dodane do tego ni słowo i ni przecinek. Ale to jest symbol, natomiast film jest mitem współczesnym. Komiks jest opowieścią innego rodzaju, jest symbolem nieruchomym, a mit porusza nasz sen wyobraźni w ruchu. I to jest współczesność, myślę. Czy pozornie nie jest to film przede wszystkim dla mężczyzn? Jak w śnie, o który tu się pojawiał wielokrotnie, jakby to jest sen śniony przez mężczyzn i przez kobiety. I elementy z ich fantazji sennych tam się znajdą. Myślę, że jest to sen bardziej śniony przez mężczyzn. Trzech dla mężczyzn o kobietach, ale kobiety w tym się znajdują, bo to jest tylko sen. Dobrze, nie wiem, może to jest obrona mężczyzny. Ja wiem, że Clive Owen grając jedną z głównych ról jest snem wielu kobiet, więc... Czy Jessica Alba nie mówi do Bruce'a Willisa, że przez 8 lat, kiedy pisała do niego listy, marzyła tylko o nim? Spotykała się z innymi mężczyznami, wydawało się... Nie wiem, a może właśnie takie pragnienie mężczyzny, za którym można tęsknić tak długo i z daleka. Nie wiem, ja nie jestem kobietą, tak, ja to tylko jest podsuwam kina, taką możliwość. To jest magia kina Hollywood w komiksie. Okay. I tak jak pan mówił, że obstaje za komiksem i prototyp jest prawdziwszy, daje większą wolność, tak jak Jacek uważa, że jednak tutaj film dodał, znaczy, że film nie udawał, że jest czymś więcej niż adaptacją wierną komiksu, no bo powtarzam, to już było powiedziane, że Rodriguez i Miller dokładnie jeden do jednego przełożyli obrazki z komiksu, ale z drugiej strony uruchomione obrazki dają nam nową wartość. No, ruch jednak coś nowego z sobą niesie i to słowo. Ja nie wiem, czy tam jest jeden do jednego, jeśli chodzi o teksty poza kadrowe, czyli to jest ofun, monologi, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby komiks tyle pomieścił. Proszę, tyle tam jest słów. Ja w takim razie zachęcam do tego, żeby właśnie spróbować rzeczy, tak? Komiksu po seansie. Film, który bez wątpienia robi niesamowite wrażenie. Jest świetnie obsadzony, aktorzy grają tutaj absolutnie znakomicie. Jest rozrywką na najwyższym poziomie, bez dwóch zdań. Natomiast wszystkich tych, którym się spodoba Sin City filmowe, zachęcam do tego, żeby sięgnąć i porównać jak zostało to zmienione. I co więcej daje? Z czego więcej wynosimy? Z lektury komiksu? Czy z oglądania filmu? Zapytam o jedną rzecz na koniec, żeby nie plotkować specjalnie może, ale jakoś mówiło się, że będzie druga część, że po tym sukcesie coś się stało nagle, że panowie się rozjechali. To w tym roku ogłoszono oficjalnie, że druga część powstaje.
będzie oparta o tom Damulka, Warta grzechu, plus dwie zupełnie nowe historie ze świata Sin City, które Frank Miller specjalnie napisze na potrzeby filmu, bo zakończył robienie komiksów w roku 2000, więc 5 lat przed premierą pierwszej części. No więc wszyscy miłośnicy Sin City, tego duetu twórczego, z niecierpliwością czekają, szczególnie, że zapowiedzieli, zasugerowali delikatnie autorzy, że być może pojawią się postaci z pierwszej części, więc czekamy na 2013 rok ma być premiera drugiej części Sin City. Tak więc do oceny państwa zostawiamy ten film, biało-czarny mit, z odrobiną krwistego tabasco.